Myśleliśmy, żeby wykorzystać technikę, nad którą Ewa pracuje ostatnie kilka lat, właśnie skręcania rzeźb, postaci, różnych stworów ze znalezionych kijów, interpretowania tych kształtów, które się znajdzie w lesie czy gdzieś nad rzeką. I chcieliśmy to połączyć właśnie z krajobrazem, stworzyć kompozycję landartową, czyli kompozycję z tego, co stworzymy i z tego, co zastaniemy na miejscu, na polu, na którym przyjdzie nam pracować i te rzeźby ustawiać. Chcieliśmy zrobić postacie będą tylko częścią tej kompozycji z traw, ze skopanej ziemi. Przestrzeń, no w naszym wypadku ta przestrzeń będzie metaforycznie jałowa, będzie to po prostu skoszona łąka, a za tą postacią będzie rozszerzający się klin, jakby kilwater, czyli ten ślad, który stadek zostawia na wodzie, bujnej zieleni, tak jakby ta postać zasiewała, dbała o tą zieleń i za nią ten właśnie to bujne życie może bezpiecznie się rozwijać. A z kolei z drugiej strony będzie szła postać, która będzie zostawiała za sobą ślad bez życia, ślad ziemi czarnej, spalonej, ślad zniszczenia. I te postacie będą szły naprzeciwko siebie na spotkanie, bo tak jest rzeczywiście teraz na świecie, że te dwie tendencje w człowieku, niestety słabsza właśnie chronienia świata, przyrody, tego co nam dane, z czym przyszło nam współistnieć, i ta druga tendencja bezmyślnego niszczenia, w końcu jedna z nich będzie musiała zwyciężyć, no bo nie da się w nieskończoność, żeby one dwie równolegle do siebie funkcjonowały. I'm Karin van der Molen from the Netherlands and my work, the title of my work is Not in my backyard. My work is about the impact of humans on nature. And but also about how we have to live together. So it is adaptation of you know, the gas pipes and industrial works that humans make in everywhere on the world. Since the theme of this symposium is garden, we see our whole world as the garden, so I also wanted to make the industrial part a little bit more beautiful. So I covered the industrial shapes with household carpets that I collected here in the area, made the living together of humans and nature be more beautiful, like these carpets. I like to use not only natural materials, but materials that refer to nature. So I collected these carpets. I found this one on the street in Germany, and it comes from Iran. This one comes from the neighborhood here in Janov-Podlaski. And the last one I found in the house where we are staying, very old little farmer house. And we traded the carpet because I really liked it and I asked if I could use it for the artwork. Nazywam się Bettina Bereś. Moja praca nosi tytuł Ogród Wspomnień. Wyznaczyłam ścieżkę przez łąki z sześcioma przystankami. Przystanki to jest ławeczka i tablica, na której są napisane w bardzo dużym skrócie wspomnienia ludzi mieszkających we wsi Buczyce. Przeprowadziłam wiele rozmów, głównie ze starszymi osobami z tej wsi. Różne historie mi opowiadali i wybrałam właśnie te sześć historii, które napisałam. Znaczy, no nie wszystkie to są historie. To są też wspomnienia dotyczące tego, co tutaj się działo na tych łąkach w przeszłości. I chciałabym, żeby ludzie, którzy tutaj przychodzą, zadumali się nad tymi właśnie wspomnieniami. Może mają też swoje podobne wspomnienia. Gdy siedzą na ławeczkach, będą je sobie przypominali, rozmawiali, może marzyli, a może pili wódkę.